Jesteśmy po finale finałów, mecz Hall of Fame za nami, Rock Jumpers Insane Hurricanes, mistrzem Insane Hurricanes, ze mną Kuba Rybickiem, MVP tego spotkania. Kuba, zacznijmy może od zeszłego tygodnia. W poprzednim tygodniu tak jakby chyba odpoczywałeś na ten mecz dzisiejszy, bo sporo energii, a w zeszłym tygodniu no, nie było dane ci zagrać. No jakby w tym sezonie to w ogóle ja zagrałem chyba 4 mecze, to właśnie jeden mecz zagrałem z Janosikami, co tam rzuciłem coś, a reszta meczy to albo chory, albo gorszy dzień, no i teraz jeden mecz trzeba było zagrać, no i wygrany. Słyszałem, jak tam menadżer Floro mówił podczas ceremonii, że mówiliście, że jest forma dzisiaj twoja. To się w meczu potwierdziło. Tak, od samego rana jakoś czułem, że dzisiaj będzie dobrze. Napisałem Florowi o 10:00 chyba, że jest forma mutant, no i dało radę dziś. Powiedz, co było kluczem do wygranej, bo zbudowaliście sobie w pewnym momencie sporą przewagę. Jumpersi wrócili w czwartej kwarcie, ale powiedz, co było takim czynnikiem decydującym o wygranej. Myślę, że tam w tej trzeciej kwarcie jakoś dobrze rozbiliśmy tą zonę ich, no i dzięki temu jakby odeszliśmy dużo punktów. Potem w tej czwartej już było gorzej, bo oni łapali cały czas faule, dorzucali osobistymi. Myślę, że ta trzecia kwarta, no to, że dobrze rozbiliśmy zonę, bo tam było dużo takich sytuacji, że sam po prostu no jedna osoba stawała pod koszem i dobiła sobie za darmo od nas. Jakieś plany na dzisiejszy wieczór, jakieś świętowanie na parkowej czy jakieś inne miejsce? Zobaczymy, tu jeszcze muszę się kolegę Piotra zapytać, jak będzie, jeżeli się coś uda, to możemy się świętować. Okay, dzięki i dzięki za cały sezon. Super, dziękuję bardzo.